Anna Rusowicz potwierdza rozwód z mężem, nie z życiowego przewodnika czy substytutu ojca. Anna Rusowicz od najmłodszych lat zaznajomiona jest z muzycznym światem i showbiznesem. A wszystko za sprawę sławnych rodziców, Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy. Jakiś czas temu media rozpisywały się o trudnych relacjach leczących ojca z córką. Nie był to jednak koniec problemów piosenkarki, bo media plotkowały również o jej rozstaniu z mężem. Mimo że wokalistka nie chciała komentować tych rewelacji, to kilka razy można było odnieść wrażenie, że coś jest na rzeczy. Z jej Instagrama poznikały wspólne zdjęcia z Hubertem, a po jednym z odcinków Twoja twarz brzmi znajomo, w którym wykonywała piosenkę ABBY "Winner tak jest i tal", przyznała, że piosenka o rozstaniu jest jej bliska, bo jest w bardzo podobnym momencie. Tygodnik Dobry Tydzień informował również, że para jest już po rozwodzie, który miał mieć miejsce w sierpniu 2022 roku. Sprawa rozwodowa jest już zakończona wyrokiem z sierpnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie, można było przeczytać w magazynie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Tym razem to sama Rusowicz postanowiła przemówić i z okazji 40 urodzin udzieliła obszernego wywiadu magazynowi Twój styl, w którym potwierdziła, że jest już po rozwodzie z Hubertem i aktualnie szuka swojego miejsca na ziemi. Prześlam swoje i muszę sobie z tym radzić. Czuję się dojrzała kobieta. Nie ma już miejsca na iluzję, grę pozorów. Dogoniła mnie realność, a 40 jak klamra spiela moje sukcesy i porażki. To, co osiągnęłam i co mi nie wyszło. Czas był burzliwy, rozwiodłam się, szukam swojego miejsca na ziemi. Zaczynam składać życie jeszcze raz, mówiła. Dalej artystka przyznała, że rozwód był dla niej trudnym doświadczeniem, ale stała się teraz silniejsza, a dziś wie, czego chce. Udowodniłam sobie, że jestem pełna. To mile uczucie, gdy zdajesz sobie sprawę, że jesteś samowystarczalna, że nie musisz się za nikim wieszać, od nikogo uzależniać. Jako kobieta nie potrzebuje już życiowego przewodnika czy substytutu ojca, mówiła. Anna zwierzyła się jeszcze, że miała nadzieję, że uda jej się stworzyć prawdziwy dom, którego nie znała w latach młodości. Sama dojrzała jednak do tego, że dom to nie 4 ściany, dach z kominem i wykrochmalona pościela, miejsce, do którego chcesz wracać, bo ktoś na ciebie czeka. Na koniec gorzko przyznała, że największa iluzja okazało się małżeństwo, a wyobrażenia o idealnej relacji budowała na podstawie marzeń. Ale co mogłam wiedzieć na ten temat? Mama zginęła, gdy miałam 7 lat, ojca właściwie nie znam. Wychowało mnie wujostwo. Moje wyobrażenia o małżeństwie budowałam na marzeniach. Z czasem odkryłam, że w relacji, w której byłam, nie ma miejsca dla mnie. Dotarło do mnie, że ślub zmienia wszystko nieodwracalnie. W pewnym sensie ja przestaję istnieć. Odkąd jest my. To rodzi poczucie utraty i wolności, opowiadała w wywiadzie.